Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki. Tym razem zobaczymy po kilku dniach z ostatniego wypadu w tym miejscu, czy już coś obrodziło. Więc drodzy Państwo, tak jak widzieliście na samym wstępie, dwa piękne borowiki zawitały na przywitanie w moim koszu. Więc drodzy Państwo, pochodzimy trochę i zobaczymy co i jak. Więc zapraszam wszystkich swoich miłośników tych leśnych wypadów na najnowszy film w moim wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Drodzy Państwo, na tą chwilę jest godzina 7:15, piątek 13. I tak mówię, w ten piątek 13, może nie pechowy dla nas, nakręcę dla Was materiał z tego miejsca. Dzisiaj nawet plecaka nie mam, picia nic, bo akurat sklep był zamknięty. Dwie kromki chlebka, nożyk, licznik oraz dwa piękne borowiki, które udało się trafić przy wejściu do lasu. Wiecie, że ja jestem wybredny, więc obcinam tak więcej z tego względu, że korzeni nie zabieram. Wolę górę, trzonek, kapelusz, ale tak mniej więcej w proporcjach. Czyli nisko obcięłem, wybaczcie, ale ja tak grzyby zbieram. Mamy dwie sztuki, będziemy dzisiaj nabijać i zobaczymy, czy w ten piątkowy dzionek 13 przyniesie jakieś fajne grzybki. Więc nic nam nie zostało, drodzy Państwo, jak pochodzenie z Pyzą, przejście się po lesie i zobaczymy po tylu kilku dniach intensywnych opadów w całej Polsce świętokrzyskim, czy coś tu obrodziło. Więc jeszcze raz zapraszam wszystkich i zobaczymy co i jak. Wejście jest, otwarcie, czyli jak w grze w karty, wejście, otwarcie jest. Teraz zobaczymy, czy uda się podbić jakąś pulę i czy zakończenie też będzie również tak owocne jak rozpoczęcie w dzisiejszym dniu. Więc idziemy, szukamy, zbieramy i jest bajecznie. Nie inaczej, bajecznie. Tak jak Wam obiecałem, że za kilka dni, jeszcze w ten urlop, bo 16, czyli w poniedziałek na noc idę już do pracy, czy w urlopie jeszcze znajdę jakieś grzybki, czy wyskoczą grzybki, ale czuję, że wysypu może takiego konkretnego jeszcze nie być, bo jeszcze musimy kilka dni poczekać, aż one urosną w tym miejscu. A czy sprawdzi się to, co mówię, zobaczycie sami w dalszej części mojego filmu. Więc krótka reklama i jedziemy z tym koksem dalej. I pomalutku, powolutku, równym, dumnym krokiem chodzimy sobie po lesie, w miejsca zielone, liściaste, w krzaczki, w gałęzie. No i pomału zobaczymy, co rośnie. Te grzyby być może, te dwa większe, co na wstępie, mogły być z poprzednich dni. Wtedy, co znalazłem jednego borowika, jak pamiętacie, ostatni film z grzybobrania, Rekonesans, przed konkretnym grzybobraniem, to był tytuł filmu. I wtedy mogły już one być i teraz tak podskoczyły trochę przez te kilka dni. No ale szukamy tych maluszków, tych świeżych grzybków. Na świeże, małe grzybki od razu poznamy, że to już czas na wysyp, na borowiki z świętokrzyskich lasów. Więc pójdziemy tą ścieżką zieloną, tym dywanem zielonym. I teraz pomalutku zobaczymy, czy nie ma jakichś łebków wyrastających spod mchu, liści, ściółki leśnej w tym lesie. Więc dokładnie musimy sprawdzać, czy gdzieś tu tych maluszków nie ma.
Drodzy Państwo, chodzę pomalutku, jakieś 20 minut i stwierdziłem, że jeszcze musimy czekać na te grzybki w tym lesie. Czuć już coś, nie coś grzybkami, ale stanowczo i wyraźnie podkreślam, że musimy jeszcze poczekać na te kolejne prawdziwy wysyp, na te grzybki, które obrodzą w tym lesie. Więc jeszcze nie pora, nie czas, no ale jak już jesteśmy w lesie, więc pochodzimy trochę, nakręcę jakiś materiał i zobaczymy jeszcze, co trafimy i jak to będzie wyglądało. Ale od razu mówię, jeszcze pyzuś, nie czas na te twoje grzyby. I tak chodzę, więc aby jakiś film był, czyli muszę jeszcze dozbierać kilka grzybków, tak żeby było przynajmniej kilka w koszyku. Może uda się trafić czerwone kozaki, pójdziemy, zobaczymy. I z grzeczności dla Was, z podziękowania dla Was za Waszą cierpliwość, drodzy widzowie, ten film dedykowany dla Was, dla wszystkich lubiących moje filmy z grzybobrania. Pozdrawiam od razu wszystkich kolegów, koleżanki z Polski, z zagranicy, z całego świata, wszystkich widzów oglądających moje filmy ze Szwecji, z Francji, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Belgii, ze Szkocji, kolegów, koleżanki, z Irlandii, nie wiem czy mówiłem, Słowacji, Ukrainy, Związku Radzieckiego, po prostu z całego świata pozdrowienia od scyzora z Kielc. Ślę dla Was z Polski i zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda na dzień dzisiejszy w Polsce świętokrzyskim, w mieście scyzorów. Jest godzina 7:27, piątek 13 i tak to leci, jak pokazuję na filmie. Więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję, że oglądacie moje filmy. Polacy, rodacy, mieszkający na całym świecie, na naszym globie, czyli Ziemi. Moje filmy za cierpliwość, za lajki, komentarze i dla Was ten film, w którym teraz szukamy tych leśnych przyjaciół, czyli borowików. Nic, drodzy Państwo, pomalutku. Liście, nic nie widać, nic. Tu coś wystaje, jakaś górecka, kupecka. No ale to nie to, drodzy Państwo. To nie to, pyzuś, nie to. Więc idziemy dalej pomalutku. I cieszymy się chociaż z tych dwóch pięknych borowików, dorodnych borowików, bo są naprawdę fajne, jak na tą porę roku. W sezonie to bym powiedział, że kapcie, takich nie zbieram, ale teraz nie ma co wybrzydzać, drodzy Państwo. Tu mamy jakiegoś osobnika zjadalnych grzybków, czyli podgrzybek, zobaczcie, podgrzybek. I takiego podgrzybka przytulimy, grzyb to grzyb, będzie sosik z grzybków mieszanych, tam mam jeszcze kilka kurek, w lodówce kilka kurek, z ostatniego wypadu czerwone kozaki, borowika,
No i te dzisiaj dołożymy i jakiś sosik będzie do ziemniaczków, do obiadku. Ale musimy znaleźć jeszcze coś. Więc chodzimy, szukamy. I miejmy nadzieję, że coś fajnego jeszcze trafię, wam zademonstruję. Pójdę zaraz na kozaki czerwone. Zobaczymy, czy są. I może dozbieramy kozaków czerwonych, tak aby kilka grzybków w koszyku dzisiaj było. Ale wiecie, jak to się mówi, piątek 13, wszystko zdarzyć się może. Tu jest tak mniej więcej fajnie, zielono, liści trochę. Tu jest w miarę, no ale czysto, nic nie stoi, nic nie ma. No ale idziemy dalej i zobaczymy, czy gdzieś przy wylocie z lasu słychać drogę, samochody jeżdżące, czy coś przy drodze, przy brzegu lasu coś uda się trafić. Więc kierujemy się w tamtym kierunku pomalutku, powolutku, obczajając teren, na którym się znajdujemy, szukając grzybów. Odpoczynek przede wszystkim najważniejszy, dlatego pochodzę jeszcze z godzinkę, dwie może, jest 7:42, do 9:00 i po 9:00 będę wracał się i pojadę do domu. Więc nie będzie sensu już chodzić, już od razu powiedziałem, że jeszcze nie czas, no ale z grzeczności dla was, z podziękowania dla was, ten film z mojego dzisiejszego wypadu. Oj. To jest chyba to. To jest chyba to. To jest to, drodzy państwo. Nie wiecie, jak się cieszę, bo to są te grzyby, których szukamy. Czyli dwa borowiki. Tu trzeci będzie rósł. Tu kolejna grzybnia. Więc zakryjemy to. I mamy dwa piękne borowiki, ale to już będzie to. Lecz jeszcze, drodzy państwo, jeszcze musimy chwilę, parę dni poczekać, aż wyskoczą takie piękne grzybusie. Więc cieszę się bardzo z tych grzybków. Muszę nabić tak, aby pamiętać, ile grzybów znalazłem, bo takie ilości ciężko zapamiętać. Mamy cztery sztuki i nie wiecie, jak ja się cieszę. Oto z tych dwóch borowików. Tak powiedziałem, trzeba iść tam, gdzie samochody jeżdżą, bliżej lasu, bardziej nasłonecznione miejsce. Nagrzane od światła, nasłonecznione, szybciej woda paruje, grzybnia pracuje i mamy dwa piękne borowiki. Przyznacie sami, że śliczne cudaki świętokrzyskiej ziemi. Więc do koszyka i szukamy dalej i jest w pytkę, pomimo tego, że tak słabo. Oj. Cudaczko moje, cudaczko. Co to jest?
Niestety psi grzyb, a już myślałem, że borowik, ale drodzy Państwo, szukamy dalej, bo tu powinny być, i się nie myliłem, drodzy Państwo, Pyzuś się nie mylił, czyli dwa piękne borowiki. Tu jest trzeci, kolejny. I tutaj, co mamy? Co mamy tutaj kolejnego, czyli sztuka, dwie, trzy, cztery. I tu piąty. I po tego piątego, po tego przyjdziemy za kilka dni. Czyli po nie przyjdziemy za kilka dni, więc pamiętajcie, poczekam aż podrosną, czyli tem i tem, ale to za kilka dni. A teraz przytulimy te cztery sztuki. I tam kolejne rosną, widać, więc delikatnie muszę tutaj stąpać, żeby ich nie podeptać, bo one urosną. Te maluszki, tego zerwiemy. I to, co nas interesuje, a te kilka zostawimy, aż podrosną troszkę. Tu jest. Też musimy uważać na tego, żeby go nie zgnieść. Tego przytulimy. Tu dwa kolejne. Też musimy uważać. To nie rozgrzebujemy. Delikatnie, żeby nie podeptać grzybki rosnące. Tu jest kolejny. I to urośnie. One są niedotykane. To nie jest tak, drodzy Państwo, powiedziane, że jak prawdziwka się zobaczy i zostawi, to on nie urośnie. On urośnie. Tego zostawimy też. To tylko weźmiemy tego jeszcze. I tu jest pełno malutkich borowików. Już nie ma nic do wzięcia, więc zmykamy stąd, zostawiając te maluszki w spokoju. Mamy 5 sztuk, które udało się trafić, a resztę maluszków, zobaczcie, pozostawiamy, aż urosną. Ok, ale tu jeszcze jednego bym przegapił, więc grzybek jest do wzięcia, czyli delikatnie go wyjmiemy. Drugi był przyklejony, niestety. A tu jeden maluszek, którego zostawimy. Nie ruszamy go i on wyskoczy. Wyskoczy, więc tylko te dwa. I tego jeszcze weźmiemy też. Bo może mały słoik do marynaty zrobimy. Więc resztę zostawiamy maluszków i zmykamy stąd gdzie indziej. Jest. Czyli prawdopodobnie gwóźdź programu i zrobimy mu foteczkę. Ładny, zdrowy borowik przy wyjściu z lasu. Ale temu fotkę zrobię, bo jest ładny. I o takie sztuki, o takie grzybki, o to chodzi. Czyli piątek 13, nie tak, do końca pechowy, jakieś grzybki będą. Na tą chwilę jest godzina 8:26, zrobiłem już 7400 kroków.
i tak do 10 tysięcy kroków i wracamy do domu. Czyli piękny grzybek, piękny borowik z świętokrzyskiej ziemi. Więc do koszyczka sztuka i w piątek 13 nie będzie 13 borowików, bo już jest 14, więc szukamy dalej, dalej i jest bajecznie, nie inaczej. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak przytuleni dwa ślimaki. Co natura złączy, nic nie rozłączy. Czyli miłość dla całego ślimaczków. A my idziemy dalej. Zrobimy jeszcze takiej kochającej się parze zdjęcie i śmigamy dalej za tymi naszymi grzybkami. Więc widzicie, taka miłość od początku do końca, a my idziemy dalej i miejmy nadzieję, że coś trafimy, więc pomalutku, po cichutku idzie pyza po leśnym ogródku. Oj, 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 oj. Biegniemy, biegniemy, jest, jest, jest. I zobaczcie sami, jaki ładny borowik udało się wyhaczyć. Czyli coś się zaczyna dziać w tych świętokrzyskich lasach. Czyli coś się zaczyna, drodzy Państwo, dziać w tych świętokrzyskich lasach, więc go przytulimy nie inaczej. I zaraz szukamy dalej tych naszych leśnych przyjaciół. Noga twarda, widać, że powinien być zdrowy. Króciutko. Sztuka to sztuka. Nożyk tak, aby nie zgubić, bo jeden już taki zostawiłem w tamtym sezonie. Ostatnia kanapeczka. Jest 16 i widzicie, w jakim miejscu, przy wyjściu z lasu, niedaleko droga, bardziej nasłonecznione miejsce i jest kolejny borowik. Czyli przytulamy go i szukamy dalej. Tak, mówię, jeszcze trochę pochodzimy, drodzy Państwo, z tego względu, że widzicie, picia nie kupiłem. Sklep był zamknięty, prawdopodobnie do likwidacji. Przy przystanku, a nie chciałem czekać na kolejny autobus, bo było 40 minut, więc 4 minuty nie zdążyłbym na kolejny autobus, więc nie mam picia, nie mam picia, ale zobaczcie. Bajerze sobie, rozmawiam z Wami i mamy piękną kolejną sztukę, któremu zrobimy fotkę, bo jest ładny. Więc niziutko. I mamy takiego na długiej nodze borowika. Więc obczyścimy. Tu odetniemy kawałek, resztę oskubiemy i mamy takiego pięknego borowika. Sztuka to sztuka, śmigamy dalej. Ojej, to mi się podoba. Tu się schowałeś, grubasku. Tu. Ale jak jest jeden, to może być i drugi, więc szukamy, 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 szukamy. Ojej, tu jesteś, byku, jeden i drugi. Tutaj was dorwałem, wyleśni skurczybyki.
Jeden, dwa, trzy. Ajajajajaj, jakie ładniutkie. Jakie ładniutkie z pyzowego lasu. Borowiki świeżo, które obrodziły. Więc szukamy dalej, dalej, dalej. Czyścimy i śmigamy dalej ku siebie, ku leśnej przygodzie. Jest na tą chwilę godzina 8:54, 8989 kroków, więc jeszcze trochę pospacerujemy, ale te trzy osobniki obczyścimy, przytulimy i jest pięknie, pięknie. Więc obczyścimy delikatnie. Zobaczcie, jakie twardziutkie, zdrowiutkie byczki. Delikatnie nadetniemy, zdrowy. Sztuka. Drugi. Delikatnie nadetniemy, zdrowy. Sztuka. I trzeci byczek z jednego miejsca. Takie coś to mi się podoba. Zdrowy. Trzy sztuki. Raz, dwa, trzy. I idziemy dalej. Jeszcze kilka chwilek i niedługo będziemy kończyć. Tak, aby jeszcze dzisiaj, w piątek 13, dla Was wrzucić film. Dla wszystkich, którzy cały rok czekali na ten dzień, w którym będę zbierał grzybki. Więc coś się zaczyna dziać w tych pyzowych, świętokrzyskich lasach. Nieopodal dalej jest też piękny osobnik, do którego się zbliżymy i go przytulimy. Zobaczcie. Zobaczcie sami. Coś pięknego. Nie inaczej. Coś pięknego, drodzy widzowie. Takie zbieranie grzybków w ten piątkowy dzionek. A na początku, przy wejściu, było pięknie. Później słabiutko, ale chodziliśmy, chodziliśmy, aż w końcu wychodziliśmy, trafiliśmy i są. Są, są i się pokazują i są. Więc idziemy dalej, ale tu jeszcze widzę jakiegoś schowanego borowika. Widzę Cię i Ciebie już nie wypuszczę. Nie wypuszczę. Czyli kolejny, więc szukamy dalej w tym fajnym, niezarośniętym miejscu. Oj, 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 oj. I znów kolejne. Kolejne, drodzy Państwo, borowiki. Sztuka. Sztuka. I o to w tym wszystkim chodzi. Zbieramy, szukamy. Jest pięknie. Godzina 8:59. Piątek 13. Wszystko się zdarzyć może. Piękne, piękne, piękne. Więc szukamy dalej. Dalej, dalej, jest bajecznie. Nie inaczej, Pyzusie. Bajecznie. I znów piękny leśny przyjaciel. Piękny jesteś, piękny jesteś. Przyjacielu grubasku. Piękny. Piękny borowik. Więc obczyścimy tak, aby to mniej więcej ładnie prezentowało się w koszu po powrocie do domu. Mniej będzie do czyszczenia. Grzybek zdrowy. To tylko taka kosmetyka w domu i mamy pięknego kolejnego borowika. Więc sztuka i już się kosz napełnia. Napełnia się kosz, drodzy widzowie, napełnia. To wiecie, piątek 13 nie zawsze jest pechowym. Choć pomimo tego, że picia nie kupiłem, był sklep na początku
zamknięty. Myślałem, że co pech to pech, ale grzybki dopisują. I zobaczymy, co dalej, dalej będzie w tym moim dzisiejszym grzybobraniu. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co uda się trafić przyzwoitego w tym miejscu, o tej porze, w tym lesie. Zdrowy będzie. Kapelusz. Okej. I weźmiemy, zobaczymy nogę. Okej, sztuka to sztuka. Szukamy dalej. A tu co mamy? Podgrzybek? Podgrzybek. Też go przytulimy do koszyka. Kozaczka mamy. Tutaj mamy kozaczka czerwonego, którego przytulimy. No i szukamy kolejnych grzybków. Okej. Tu widzę borowika. Tak. Więc szukamy dalej, obserwując miejscówkę. Pomalutku, powolutku. Szukamy kolejnych grzybków. O, widzę następnego. Tu. Czyli mamy kozaczka i dwa borowiki. Więc obczyścimy i szukamy dalej. Ale tu jeszcze jeden widzę, jeszcze jeden. Przegapiłbyś, Pyzuś. Przegapiłbyś takiego ładnego, dorodnego prawdziwka. Więc uważniej szukaj, kolego Pyzuś. Więcej znajdziesz, miej się nachodzisz. I o to w tym wszystkim chodzi.
krokiem trafiamy pod kolejny grzybek, tym razem czerwony kozaczek. Więc tak mówię, trochę na wesoło, wypoczynek nie inaczej w ten urlopowy dzionek, końcówka, bo po niedzieli, w poniedziałek już na nocki, więc tanecznie i wesoło, no i przynajmniej z grzybkami, jak widzicie sami. Zostawimy, przytulimy. Te zostawimy maluszki i jeszcze te dwa przytulimy. Tego też przytulimy, nie inaczej. Więc tak jak mówię, tanecznym krokiem kilka czerwonych kozaczków, a reszta maluszków, które zostawimy, aby urosły. Więc tanecznym krokiem idziemy dalej ku leśnej przygodzie, wracając do domu. Mamy nawet kurki, które oczywiście przytulimy. Przytulimy nasze kureczki, tak aby jakaś zupina była z kolorowych grzybków. I tu jeszcze dwie. I śmigamy dalej. Kochani moi widzowie, tak to leciało, jak pokazałem. Czyli kosz grzybów, sztuk 32. 32 borowiki, parę kozaków, kilka podgrzybków, niedużo kurek i tak mniej więcej to wygląda, jak pokazałem na filmie. Więc drodzy kochani, moi wierni widzowie, dziękuję, że wciąż jesteście ze mną, że czekaliście cały rok na te konkretne grzybobranie, które w końcu niedługo się zacznie. To jest wstęp do tego, co chcę wam pokazywać, nagrywać. Na tą chwilę jest godzina 10:08. Zrobiłem 13538. Jeszcze raz powtórzę, 13538 kroków w tak niedługim czasie. Chce mi się pić i pić, więc już kończę, żegnam się z wami. I dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre, złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, będą śledzić mnie na bieżąco, dzwoneczek. No i tak to leciało. Do następnego, drodzy widzowie. Cześć, jedziemy na Kielce. Narka!